przywitać, że witam was w kolejnym odcinku serii Polscy Gospodarze. Jest to drugi odcinek. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, spadł śnieg przez noc, bo tam było już późna jesień była. Ja siedzę aktualnie w domu, bo dzisiaj zostałem tam wezwanie z gminy, żebym ogarnął tam, wiecie, chłopaków tutaj i żeby, no, żeby ten podśnieżać, tam parę dróg. I normalnie tak, widzicie, tak dzisiaj będzie i teraz aktualnie pójdziemy sobie, ja muszę tutaj, wiecie, taczkami trochę, jakby to powiedzieć, posprzątać, bo tutaj trochę mam tej kiszonki takiej, a trochę, wiecie, tu krowy trochę ze żłobu wysypują i później tak się tego narobić. Czekajcie, tylko przejedziemy tymi taczkami. I ta całą będzie chyba ruch zablokowany, bo wiecie, zaraz ma pomoc tam, wiecie, policja stanowi, będzie ruch zablokowany, bo będą nam tylko przeszkadzać, będziemy odśnieżać. Jedna część już jest odśnieżona, bo dzisiaj tam inni odśnieżali, ale czekajcie, tylko zmienię jedno ustawienie w kamerze. Bo tutaj piszę jedną rzecz. Dobra. Idziemy. Nie, tyle będzie. Fajbach. To tam. Oziroj. Czy ty przyjechał ten Jaruś? Właśnie, bo chyba mi wyszło z głowy, bo miał chyba dzisiaj po pół przyjechać. To tam. No ja, ten pług jest? A mam jakiś tam. Czekajcie. Jaki? Trójka. Weźmiemy go we dwóch? Dobra, czekajcie. Ja wiem, bo się kamera zacięła. No dawaj, cofaj. Jak zdejmam, cofaj. Normalnie. Jakoś wysuniemy, jakoś wsadzimy to. Krzychuła, gdzie masz kadeta? Krzychuła, gdzie masz kadeta? A u mechanika. U mechanika? No. Co się stało? A nie chcę odpalać na mrozie, silnik trzeba wymieniać. Nowy. Pompka walnęła od benzyny. Silnik jak odpalisz, to się tak te lepiej, jak chcesz wywalić go z maski. Plandekę zdejmij, bo ja wiem, kto tam sadzimy. Uwielbiam, jak tutaj się plandekę zdejmuje. No jakoś tak, jako ja go trochę tak przysunę. Damy radę we dwóch? No ale czekaj, co tutaj mówię, to taki są. Tamten się zdupczył, koło odpadło, rama się podbiła. Gdzie idzie? Kurde. Za bardzo. Dawaj. O, ja coś mogę, może turem, tym zatorem. O, podniesiemy? Okej. Okej, tutaj może złapę se lepiej. No, o. Dawaj. Zawadziło szczepkę, trzeba chyba. Musimy tak wziąć. Albo, wiesz, podczepimy pod zatora, bo... O! Dawaj. Chodzi jako tako. Plantekę trzeba zdjąć, albo burty. Trzeba i... O! Przed! No i ale poszedł. Zajmiesz do jaka tam domu? Hej, ja cię tutaj podniosę, dobra. Plantekę czymś założę, okej. To dobra, słuchaj, no. Ile? Jest taka... co? Ile? 1900. 1800. 1850. 1830. Dobra, niech będzie. Szufla. Dobra. Dawaj. Już ci daję. 1000 ile? 1830. Dobra. Yes. Słuchaj, dobra. No, jeszcze jeszcze sprawa. Później tam do ciebie podjadę, co? Bo z gminy tutaj kazali, żebyśmy ten odcięli tej drogi. Mhm. Tam później jeszcze ten Darka zmówię.
Dalej, a ja nie mam tura. Ale tam ładowarkę jedną dali. No Dalej, aha. ładowarkę. Ale ładowarką będziesz tam robił, bo tam Kto jeszcze ładowarkę będzie? przyszykowali. Kto jeszcze będzie odśnieżał? Tarek i ja. Aha. Bo my Dobra. mamy tury, a ty nie masz, ty będziesz ładowarką tamtą. To spotkamy się pod sklepem. Właśnie teraz ruch jest zatrzymany. Ja A ja tam do to ciebie wezmę. podjadę czy co i podjedziesz tam. Ja tam pojadę polonezem, tylko od ciebie przyczepkę, dobra. Dobra. I jem tę lodówkę. Dobra. Kurczę. Ale to wykręcisz się jakoś? A muszę. Dawaj, dawaj. Aż rzucę tym jak. O. Dobra, na razie. Jak widzicie, sobie tutaj popłuk, Jarek. I tutaj ostatnio był wyłożony obornik, się właśnie powiedzieć wam. I tak. Musimy zaraz jechać, chyba tam Darka poinformować, bo on nawet jeszcze chyba nie wie. I ten. I będziemy jakoś tak udziałać, no. Wiecie, przyszła akurat zima i nie ma jakich prac robić, bo ostatnio żeśmy siali, mi się wszystko robiło, ale nie nagrywałem tego. I tutaj mi się kaczek pokupowałem. To chyba tyle takich wstępnych informacji na dziś. To wiecie co? Chyba pojadę teraz już od razu do tego Darka i zmówię go, żeby wiecie, bo może ten przydałoby się. Kaj to ciągle golfa. Teraz pojedziemy. O! Śnieg jest, to będzie rzucało, ale nie ma już ruchu, widać, bo już mało samochodów przejeżdżało. To dalej, co tam będzie? Raczej do domu. Nie bywa. No, nie będzie trzeba. Na dwa będzie trzeba robić. Tutaj kolej jest odświeżone przez takich innych tam chłopaki robiły. Ale już wiecie. Teraz został tutaj na nas, żeby tą okolicę właśnie zrobić. I jedziemy tu. Dobra, zajedziemy tak. Albo wiecie co, na podwórko jedziemy. Kurde, wszystko w śniegu tu niego stoi. Szyby mu pozamarzały. Zobaczymy, gdzie on jest tam. Zapukamy. Halo! Jeszcze raz czekajcie. Dzień Halo! dobry. Dzień Dzień dobry! dobry. Dobry! Siema. Szufa. Słuchaj, no jest taka sprawa. No. Za 5 minut, za 50 minut trzeba podjechać tam pod pług, tam jest tutaj do Agromy, bo ten musimy odśnieżyć okolice, bo z gminy dostaliśmy zawiadomienie, dostałem, żeby mi was zdrał. Jarek właśnie był teraz u mnie po pług. No to Właśnie. dzwonisz, nie? Co? Ja będzie trzeba wyjeżdżać, to zadzwonisz. Dobra. Bo właśnie już mówiłem. O, właśnie podjechał do ciebie. Kurde. Siema. Chybu. Co tam? Dobra, ej. Jarek. No? Słuchaj, no to jedź teraz do domu i wejdź tu, znaczy ten, albo podejdź od razu do Agromy, bierz ładowarkę, tę samą, bierz już tego Ursusa, jedź do Agromy Darek, a ja już podjadę do domu i ten, wezmę Zetora i ten, będziemy działać. Driftem pójdę. Ale gazuje ci ten. Ominę driftem biedę. Ale ci ten Ursus gazuje. Czekaj. Mówi. Dobra. O. Dobra, idę. Przepraszam, że mam taką chrypę, ale jestem trochę chory. Tutaj zajedziemy. A, siedzenie szczypie w tym zatorze. Kurde. No i dobra, wyjeżdżamy. O! Tak ci dobrze, że sobie przypomniałem, sobie od razu odczepię sobie widły.
Nie, tutaj je tak wbije. Okay. O, wyszedł sam. No i elegancko. Teraz sobie pojedziemy tu. W prawo kieruneczek. Gdzie ruchu nie ma, muszę robić. Śnieg pada. O, już wyjeżdża. Jacek już wyjeżdża. To my tak samo już tutaj wjeżdżamy. O, już podpięte widzę. Widzę. Ja ruszałem ten mię, panowie. O, dobra. To jest dobrze. Szło. Nie wiem, trzeba podpiąć tę linkę. Ora. Widzę, jakie mi było jakiegoś takiego smurfa. Gdzie jedziemy? Dopiero to tak, no to jedziemy chyba pierwsze czy nawet dwóch. Tam okolice, gdzie tu prosto przed wami. A ja tutaj tam na tej głównej trochę tam pośnieżam dalej. I te drogi takie polne. Pójdzie do właśnie tam dołączę może. Dlatego no, trzeba ustawić to dobrze. Żeby nie wadziło. Dobra. No. Dobra, idziemy, ja pojadę tędy. Tutaj tak, podszerzamy tutaj las. Tutaj wiecie, droga do lasu. Tu się zaśnieżona, jak widać. O! Co? Ale dawno nie było odszerzenia. Trzeba tam jakoś to zmienić. Żeby mi to tak ładnie i nam urosło. O, jak widzicie, ładnie to nawet idzie. Na bok będzie sprawdzić tutaj często tą dróżką się jeździ. Ale dobra. Kurde. Ejej. Myślecie, że te CB radio będzie łapać. Halo, jesteś tam na CB radio? Jestem. No są, będzie łapać CB radio. Nieraz nie łapie to. Właśnie problem. Od tamtej strony zaczniemy. To jest wspomaganie, tylko że... Więc... Na tym zakręcie. I on już się włączył. Włączymy. Kurde. Na tym zakręcie. Na tym zakręcie dobrze. Dobra. Ja na razie tą drogę od lasu tutaj wam robię. Aha. Temu Zarkowi, bo... A drogę od lasu trzeba było nie robić, bo cię pół pory tam. Na razie jak to tak ładnie idzie, ale zobaczę. Raczej nie, tutaj to tak dołów bardzo nie ma jak na tych innych. Tutaj ciężko idzie, bo tutaj są te takie trochę nierówno i wiesz, trochę tak ciężko tym turem się ustalić, bo jak za nisko opuszczę, to od razu te przednie koła idą. Nie mogę skręcać. Kurde, ale zaspa, nie wiem czy wyjadę. Nie było tego wyciągania się albo... Ale jak masz tam ten, to sam ci pojechał tym Ursusem, to ten Darek, to ci tam pomoże, że on ma tego tura, to słapie tylko. Jest w ogóle Darek na CB radio? To go wyłączyło. Tego kościoła muszę odśnieżyć.
Dobra, tutaj trochę się pobawiłem z tym, ale nie jest to jakoś bardzo najlepiej tu odśnieżone, ale jest. Tu koło chciałbym parking przeszkadzał śnieżać? No, powinienem tak przejechać, bo tam ludzie, widzisz, tam się ślizgają. O Jezu. Tu widzę nawet piasek. Tu ról postawili. Czy tutaj spychniemy wszystko i tyle. I gdzie to kazali spychać? Tutaj jak spychniemy, chyba na mur, nie? No. To dzisiaj był, przez zadomienie tobie, burmistrz mi się to wszystko zrobiło. Dobra, widzę, patrzcie. Tutaj to elegancko droga, to wyrzuca, wyrzuca. Kurde. Ładnie tutaj szło, trzeba przyznać. Ale jeszcze napada tego, ale... Tyle co możemy, to zrobimy. Jeszcze później będzie sól tutaj, będzie przejeżdżała. Znaczy nie, sól drogowa, to się tam nazywa. Piasek. I za te róże. Ło. Musimy idziemy nie zakopać tych dołach. Dobra, skręcimy teraz tak pod bok. Dobra. Już za tym murem, już wiecie, nie będzie nasza miejscowość. Będzie się kończyła nasza ta miejscowość, bo to będzie inna. A wiecie, do innej to my już tam nie mamy wstępu, do innej to już tam inne chłopaki tam robią. No i dobra. Do muru. Bo to już nie jest nasze. Tutaj, żeby tak nie... My już porobiliśmy. No jeszcze musimy tam w pola jechać. Dobra. A tutaj wiecie, tutaj był kiedyś pedziera, już nieużytkowany jest. Cofniemy. Gdzie to już cały taki biały. Ale chodzi jeszcze o tym mrozie, to... Czuć mi lepiej tą kamerę. Co kamerę? Dobra, czekajcie, zabiję, bo... Tutaj proszę, to wyłączę na chwilkę. Dobra, wiecie, musiałem włączyć, bo tam przecież miał takie sprawy prywatne do powiedzenia. A to się powiedzieć nie za bardzo, żeby to było... O kurde, kurczę. Dobrze, że mi, wiecie, przez noc to mi ropa, że mi nie zamarzła. Spoko. Śliskie opony. Te do góry. To jest za ciężko. Tutaj jakoś tak. Cyt, polecimy. Kurde. Lecimy. O, teraz chyba, tak, teraz to idealnie idzie. Tak jak powinno. Tu jeszcze tą drogę to już się raczej kiedy indziej. Tej jeszcze nie kazali nam, tej co mieliśmy ją. O kurde, kamienie. Gdzieś sobie kamień. Trzeba tak się lecieć z tym. No to tak, jeszcze raz polecimy. O, siedzenie skrzypi w tym zatorze, to tak. To wiecie, to nie będzie jak było. Ten pasażer, tego tam na tamtą stronę go wezmę. A tutaj reszta to tak.
Dobra. No i elegancko. Spycha się. Zaspaja, nie wiem. Trochę tak mijaków się robi, ale to tam nic się nie dzieje, jest mnie tam. Tutaj tą drogą polną. Czy ja wiem, trochę jej zrobię, trochę nie. To rzuciło. Zrobię trochę tej drogi. No. Padzie. Nie witam ci jak jeździć. Tutaj oborniki wożą nieraz. Tu już im trochę tej wiadę. Takiego tam nie zdołam, bo jeszcze inna ekipa dopiero będzie robić, ale te co wiecie, mogę to już zrobię. No i dobra, tutaj podobnie jest trochę. Ale jeszcze to tam ci zrobią. O! Kopię się sobie, ale dobra, wyjdę. Jedzie też. Zrobimy mu. Tam już się jechał ten Jarosz. Dobra. I ścięcamy w prawo. Kurczę, no i dobra. Dzień. Koguta właśnie zapomniałem włączyć. O. I teraz jakoś tak. Ja popsułem. Szkodzi, poprawi się. To będzie. I pojedziemy się tam trochę poprawiać bocznych. O, jedzie ten. Dobra. Kurde, dorzucali sobie. A, patrzcie, to rzut beretem to robi. Tym to patrzcie, ładnie sobie ustawił. Jedziemy tam. Ło! Pola to już nie. Na pola zaczęła to spychać. Jak uważasz? Tu moja łąka jest. Tam ci zrobiłem trochę tej dróżki, poprawiłem ci. Dobra. Ale żeś się przedął dalej. Spiechnąć? Może jakby to coś się szerszy nie miało? Autem? Jestem taki... Jestem tak bardziej... Więc tutaj tak... To miejscowością piątką a czwórką 5 km nie. Kurde, czekajcie. Poprawię. Dobra. Kurde. Co to? Uć! Kurwa. Szło. Co się stało? O kurwa. Hej, co widzę? No i nie idzie. Pogorszyłem sytuację. Mogę od razu. Chyba nie jechać. Polinkę jadę. Gdzie ma tak? Ja pierdziałem, widzę, by wykmiłem. Do tyłu nie pójdzie, no nie pójdzie do przodu. Kurwa. Do widzenia. Jeszcze wiecie, mogłem tak do tyłu, do przodu jechać, ale do tyłu pojechałem. I ten nie rzuciło. Mogę tutaj poprawić. Zobaczymy. No, odcinek już pa.
25 minut i zaleko. To jest sporo. Gasimy go. Kurde, dzieci zawsze są jakieś wpadki. Czas powinien przyjechać, może na dwa będą jechać, tak się przybliżymy. Jedzie jeden. Z liną jedzie, ale naprzód. To jest. Jezus. Tu się stało. Wyłączę te, kurde, zaciął się gaz. Wrzuciło mnie tu. Dawaj Darek, z przodu podjedź. Musisz przepiąć tą, a masz na tył, dobra. Nie wiem, czy jednym to, by, to, to wyciągniemy. Ani ta by chyba przelewną ciągnąć, nie? No. Czekaj, podczep, czekaj, ja podczepię. Dawaj, podczepiaj. Ja bym zapchał od tyłu. Poszło, dobra. Kurde. Ja bym to zaczynamy? Dawać. O, dobra. Dawać. O kurde. Czy magnitki teraz nie poszło? Dobra, ciągnij mnie, wyciągnij mnie z tego pola, bo się to zarąba. W lewo jedź. Skurwy synie, jebrać za... Jechaliśmy jak to tak, jeszcze manitka wszedła. Kurde. Manitka, to jest zapewne manitka, trzeba się myli. Ło! Kurde, bo to nie nasze. Popsujemy. Dobra, sobie jakoś wyciągnęliśmy to, trochę było problemów. No to tak. Czekajcie tutaj, ustawcie się, chłopaki. Dobra, się poprawiaj tą manitką. Tak więc tak. To było na wszystko w tym odcinku. Widzimy się w następnych. No i co? No i naraz.